Cześć, witajcie, widzimy się w przedostatnim filmie. Dlaczego przedostatnim? Bo dzisiaj jest niedziela, jutro będzie poniedziałek, no i nowy rok. A mówię, że w przedostatnim filmie w tym roku. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam trzy prace z hashtagu święta, które po prostu skradły nasze serduszka i w końcu trzeba je pokazać. Ja oczywiście przypominam, że to jest transmisja płatna, wystarczy zostawić łapkę w górę i możecie oglądać dalej. Nie przedłużajmy, zróbmy ten odcinek. No to słuchajcie, zaczynamy od pierwszego filmu Kamila, który skradł gdzieś tam nasze serduszka, przede wszystkim dlatego, że zauważyliśmy, jak dużo zaangażowania zostało włożone w ten film. Czy to po stronie chociażby dzieciaków, które tam występują, i tutaj kolejna sprawa jest taka, że jednak z dziećmi pracuje się w taki sposób, że musimy mieć duże pokłady cierpliwości, najnormalniej na świecie. Dlaczego? No bo po prostu są to jeszcze, że tak powiem, nie wymodelowane osoby i po prostu musimy skupić się na tym, wytłumaczyć im to wszystko i tak dalej. A tutaj udało się ogarnąć 3 albo 4 młode osoby, które naprawdę rewelacyjnie zagrały. Kolejną sprawą, jeżeli chodzi o zaangażowanie w tym filmie, no to przede wszystkim czas. Każdy z nas przy tych świętach jednak tego czasu ma bardzo mało, bo pomaga rodzinie, są wyjazdy za prezentami do rodziny właśnie i tak dalej. A tutaj udało się to wszystko zrobić i przede wszystkim podejść w filmowy sposób do tego jakby zadania. Można się delikatnie doczepić do światła, które mogło być troszeczkę lepsze, ale zdaję sobie sprawę, że to było takie naturalne światło, które dziś jest pozakładane i nikt nie miał na to czasu, żeby gdzieś tam skupiać się i rozstawiać jakieś lampy, bo też na pewno nie o to chodzi. Gdzieś tam taki zamysł był z naszej strony, żebyście po prostu pokazali swoją interpretację na temat świąt, a niekoniecznie robili jakieś skomplikowane produkcje i robili coś niesamowitego. Znaczy niesamowite filmy to zrobiliście. Kolejny film to film od Keyframe z jarmarku Bożonarodzeniowego 2019 w Gdańsku. Film jest o tyle ciekawy, że przede wszystkim jest bardzo płynny w odbiorze za sprawą przemyślanych przejść czy to na postprodukcji, czy już podczas samej produkcji. I przede wszystkim widać tutaj dużo takiej spontaniczności i że jest to takie właśnie wyjście gdzieś tam na jarmark ze znajomymi i zrobienie czegoś fajnego po prostu. I to też ten film znajduje się na tym miejscu, bo właśnie jakby spełnił tą taką naszą ideę, żeby spędzić ten czas w gronie jakimś i przy okazji zrobić z tego fajny film. Bardzo przyjemne, bardzo takie ciepłe kolory, które uwydatniają skin tones, co mi się od razu bardzo spodobało. Było w tej edycji wiele filmów z jarmarków, ale ten jest bardzo specyficzny, co na grupie też ludzie podsumowali, że gdzieś tam jak na żywo byli na tym jarmarku, to tak nie do końca, a tutaj w tym filmie aż się chciało tam jakby wrócić, czy przyjść na ten jarmark. No i to jest super sprawa i ten film naprawdę jest kozakiem. A propos jeszcze grupy, to kilka osób stwierdziło, że w bardzo prosty sposób można zrobić fajny film na tą edycję. Niestety, kurczę, no nie widzę waszych filmów, więc być może przed napisaniem takich głupich komentarzy co do następnych edycji się powstrzymacie i najnormalniej na świecie po prostu nie będziecie pisać głupich komentarzy, tylko po prostu będziecie robić filmy. Bo uważam, że skoro robimy, jesteście na kanale, filmujemy i gdzieś tam jaramy się filmowaniem, to zamiast pisać, to po prostu róbmy filmy. W taki sposób wyrażajmy swoje emocje. Na trzecim miejscu mamy film od Konrada. Film jako ciekawostka, jedyny w zestawieniu dzisiejszych filmów, znaczy ogólnie też wszystkich, które nadesłaliście, z lepienia pierogów. Wszyscy pokazywaliście, jak robicie pierniki, a tutaj udało się pokazać, jak robicie pierogi. Film jest taką, no gdzieś tam zainspirowany twórczością Daniela Shiftera, o czym też bym chciał poopowiadać troszeczkę później przy okazji tej edycji, ale to mnie nie dziwi, jakby to jest taki gdzieś tam trend i taka moda, ale tutaj widać dużo jakby swojego własnego wkładu, jakiejś inwencji twórczej. Bardzo fajne, bardzo płynne przejścia i bardzo tutaj ubolewamy, że nie jest oświetlony
ten film. W sensie, że te żółte światło, które gdzieś tam było w tej kuchni, mogło zostać zamienione na coś bardziej o temperaturze na przykład 5500 czy 5200K, bo po prostu byłoby wtedy wszystko bardziej takie wyraźne. Żółty kolor nam spowodował tutaj, że troszeczkę przyćmiło te takie elementy, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że właśnie też dodało trochę charakteru, że ta biel nie jest taka do końca biała, że jest taki fajny troszeczkę klimat sepia i to też buduje jakiś taki efekt artystyczny, tak to możemy ująć. Generalnie film naprawdę ogląda się przyjemnie, jak się go obejrzy, to sobie mówi, Daniel Shifter, ale z drugiej strony, jak obejrzymy go drugi raz, to możemy powiedzieć, że jest dużo dodanych jakichś takich od autora różnych przejść, jest troszeczkę dodane jakiegoś takiego klimatu, jakiegoś takiego kunsztu i stylu od Konrada, więc no, ten film musiał się znaleźć tutaj. No i właśnie, jeszcze będąc już przy końcówce i trzymając waszą uwagę, pamiętajcie o tym, że to, że są jakieś takie modne teraz style i tak dalej, to nie oznacza, że musicie to wszystko robić. Ja wiem, że jakby się inspirujecie tym wszystkim i to jest super, niektórym z was to bardzo dobrze wychodziło, ale tutaj tak naprawdę co film odpalany, jeżeli ktoś przygotowywał właśnie jakieś tam pierogi czy chociażby pierniki, to staraliście się bardzo mocno robić w zasadzie kalkę od filmów Daniela. On robi fantastyczne filmy, ma swój charakterystyczny styl, ale wam proponuję, że jak nawet się inspirujecie, to właśnie tak jak w filmie z pierogami od Konrada, starajcie się dodawać też jakieś swoje rzeczy, albo wybierać rzeczy, które najbardziej wam się podobają i mieszać je z tym własnym jakimś takim stylem charakterystycznym tylko dla was. I wtedy będzie na pewno super. No i słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w kolejnych edycjach. Jeżeli chcecie się dowiadywać o kolejnych edycjach, to koniecznie wpadajcie na grupę. Filmujemy wszystkie linki w opisie. Wrzucamy też tam wszystkie filmy od ludzi, którzy się zgłaszali, żeby wszystko było jasne, więc koniecznie sprawdzajcie i trójkę, i całą resztę filmów, które zostały nadesłane tutaj do tej edycji. No i co? Szczęśliwego nowego roku, ale jeszcze jutro będzie odcinek ostatni w tym roku. Trzymajcie się. Na razie, cześć.